do wypicia proponują naprawdę różne rzeczy. Idziemy zobaczyć, co jest, kochanie. Mam wrażenie, że jest większy niż w Chinach. Jakiś sklep z podróbkami sprzedają normalnie polską markę, Misbehave. Bale Ciga? Tak. Ciga to po niemiecku. Ale to jest naprawdę cudo. Dobry, kochani. Chciałam pokazać, że mamy takie same, żeby nie było, nie? Tylko, że ja mam rozpiętą. Dzień dobry. My już siedzimy na lotnisku. Zaraz wsiadamy do samolotu, który ponoć jest najlepszą linią lotniczą świata. Tak, już w wielu rankingach przez kilka lat się utrzymuje, więc sprawdzimy, jak jest w rzeczywistości. No właśnie, sprawdzimy, czy ten Qatar Airways jest lepszy niż ta Chinatown. Air China, no. No ja to tak na żywo, my się śmieję. No zobaczymy, jak to będzie. No czeka nas długi lot, więc może trochę w środku ponagrywamy. Jak Dawid oczywiście nie zaśnie, nie zmęczy się, bo już z domu zapomniał słuchawek, słuchajcie, dramat był i swojej nerki ulubionej i tak dalej. I do mnie mówi, dlaczego ty tego nie spakowałaś? Leżało obok twojej durnej torebki. Ej, to nie jest durna torebka, tylko to jest mądra torebka, bo w niej jest wszystko, co jest potrzebne, kochani. A on wychodzi i wiecie, nawet walizki nie wziął, co nie? Nawet torby nie wziął i wychodzi przez drzwi, a ja do niego mówię, a co, bagażu nie bierzesz? On, a no tak, dopiero wiecie, no, drepto, wiecie co, bo to jest ten problem, że ja jak wstanę tak naprawdę rano, to ja muszę poczekać 3 godziny, aż się obudzę. To jest nie do wiary, ja nie fajne myślę wymówki, wtedy. Fajne wymówki, co nie? Fajne wymówki. Ale sama dobrze wiesz, że nie, tak jest. Nie, bo ty na mnie polegasz, bo wiesz, że ja wszystko zrobię. Nie gadaj tak, bo ja nigdy ja tak nie gadam, ja mówię, kochanie. Andzie mu na szczęście pożyczyła słuchawki i będzie miał ci bardzo. Zachwycamy się oczywiście. A my jutro dopiero dolecimy, kochani, ale będziemy tam na walentynki i mamy nadzieję, że będzie pięknie, ale to wszystko wam pokażemy. Ten samolot od środka, ciekawi jesteśmy. Dajcie łapkę w górę. I zostawcie też subskrypcję. A my co, wsiadamy do samolotu? Prędzej zmierzamy do samolotu, już mamy boarding, więc fajnie. A jak wygląda cały samolot? O, nawet słoneczko wyszło, zobaczcie. No i tym dzisiaj lecimy. Jesteśmy, kochanie. Tak, kocyk jest taki cieplusieńki, wiecie, z takiego polara jakby, nie? Jakby z wełny trochę, no, ale taki, nie, taki miękki. Polar, no jak z wełny? A nie wiem, nie znam się. Nie gryzący. Ale taki zestaw, nie wiem co to jest, słuchawki. Słuchawki. Poducha, wszystko gra, miejsce jest. Nie ma takiej tragedii, tak samo w sumie. Na razie jest super. Air China, no. Mi się ten kocyk podoba, będzie mi ciepło. Jest mega git. Kochani, co to jest w ogóle? Jakiś ryż z jakimś... Na zimno to jest. To jest taka sałatka. To jest chyba jakieś pomidorki, coś tam w środku, papryczka. To jest kawałek jakby pączka. Nie wiem, pasztecik jakby był taki. Tłusty czwartek. Pasztecik? Ale tu w środku nic nie ma, ale to jest gorące. Woda, jakiś podwieczorek, jakieś tiramisu chyba. O, będzie dobre. O, uwaga. Cholera, co to jest? Beef with fries, kochani, tak jak chciałem. Weź, przecież to wygląda, jakby było już zmielone i wyplute. Ale czemu to jest zielone, czy takie turkusowe? No właśnie nie wiem, czy to zielone wygląda, kurde, jakby było już niedobre, nie? Dobra, ja tego nie jem. Do wypicia proponują naprawdę różne rzeczy, w tym oczywiście wysokoprocentowe. To takie markowe. A ty co, nie jesz pączka tego? Nie, no ty zjesz tego pączka, bo powiedziałeś, że tobie smakuje. Skarbie, ja mam swojego, a po drugie chciałem wam tu... Nie, ale już ugryzłeś, to już jest twoje zamieszanie. Ach, przestań mi wciskać nie, wszystko. Nie, wciskać, musisz teraz nie. Wciskać, bo już to ugryzłeś. Przestań. Nie przestań, zobaczcie, ugryz. Jezu, co ona wyprawia. Do jedzenia mi włożyła, ja mam makaron. Nie wiem, czy... Nie chcesz tego zjeść do końca. Weź, skarbie, tak się nie robi. No jak ty to... Nie mogłeś tego, to jest dla ciebie na jeden gryz. Ale takiego to... hamburgera to ty jesz, wiesz, prawie całego. Połóż na razie tam. Ale nie mam jak gdzie położyć teraz, bo ja mam inne rzeczy tylko robię. Tak jakby żarłok nie mógł zjeść, słuchajcie. Teraz się, wiecie, wstydzi. Ale wiesz czemu? Bo nie ma tam dżemu. A, czemu, bo nie ma dżemu? Ja spróbuję to tiramisu. Ty nie umiesz tego robić, ja to mam teraz. Tu jest tak... O, czekaj. A, dajcie, to jest... Zobaczcie, jaka to jest piękna serwetka. W środku jakieś są sztuczce.
metalowa. Nie ma żadnych plastikowych, coś tam. Srebro wjeżdża na stół, kochani. Jedzenie jest tutaj tak dobre. Nie wiem, co to ty dostałaś. Tam to nie wygląda apetycznie, ale to zawsze ja jak Adrianka coś jest. Wybierze. Ale zobaczcie, to mam tiramisu. Jest tak przepyszne. No cudowne, zjadłam cały ten słoczek. A ja tutaj mam makaron. On jest z pieczarkami, z sosem jakimś śmietanowym i z pomidorkami. Jest taki dobry, jakby naprawdę w domu zrobić, mimo tego, że jesteśmy wysoko. To mi to smakuje. A ja sobie kanapki wzięłam, ja Polka jestem. Co to jest? Gierka. Czekaj, daj mocno. Tutaj mój filmomaniak. Ja jestem szczęśliwa, bo ja mam film po niemiecku. Po polsku nie ma. Dotarliśmy w pół dotarliśmy, kochanie, co nie? Ale myślałam, że nas jak to się mówi? Zahipnotyzowali. Że nas ukradli, ale zaraz wam opowiem. Podziwiajmy na to lotnisko. Ale stracha miała. Lotnisko jest tak ogromne, że na razie to nie wiemy jak i gdzie się odnaleźć. Szukamy czegoś do picia. Mimo tego, że picie mam w plecaku. Co byś się chciała napić, kochanie? To co piłam w Dubaju, mam nadzieję, że jest. Nel mi nie powie, wiecie? Mam wrażenie, że jest większy niż w Chinach po tym łażeniu tyle czasu. Jechaliśmy tam autobusem, słuchajcie, on jedzie gdzieś naokoło, widzę, że mija to lotnisko, widzę, że ludzie tam wychodzą z innych autobusów, nie? A my dalej jedziemy. Tak z pół godziny chyba jechaliśmy. Sam myślę, kurde, porwali nas, ja pierdzielę, ale będzie numer, on jedzie i jedzie. Mówię, co tu robić, nie? Pokazał nam wszystkie samoloty, które stały na tym lotnisku, naprawdę niesamowicie, żeśmy zwiedzili to lotnisko. No aż w końcu podjechał i okazało się, że możemy wysiąść. Może mają taką procedurę, żeby objechać cały i pokazać, jaki katar ma rozmiar. Nas tutaj posadzą na jakimś tam, wiesz, wózeczku i obłożą nas po tym lotnisku, bo ono jest ogromne w środku i piękne przy na miarę zewnątrz, co chcesz oglądać, tylko puste samoloty. Wcale bym się nie dziwił, jakby tak było, bo wiesz, tutaj trzeba pokazać wszystko, nie? Nie, no ogólnie jest to bardzo ciepło, jest cichutko. Ten las tropikalny jest przecudowny, bardzo ładnie tu pachnie. Naprawdę jest takie świeże powietrze. No, taka wilgoć fajna. Tak, a ludzie, jak widać, mnóstwo tam śpi, po prostu odpoczywają, bo... No fajnie też, bo wiecie, tutaj normalnie w Chinach to było tak, że tam było też piękne lotnisko, tylko było zimno, ale tam było takich bardzo dużo możliwości, takich ławeczek, gdzie można naprawdę się położyć i sobie się przespać. No. A tutaj niestety te ławki wszystkie są odgrodzone, te siedzenia. Może obrócisz kamerę, żeby pokazać. Tutaj. I każdy z nich ma po prostu oparcie, więc nie da się położyć. To mnie dziwi jeszcze, że ci ludzie po prostu idą tam do tego tropikalnego lasu, szukają sobie jakieś ławeczki albo po prostu jakiegoś dywaniku. Albo na plecakach się kładą. Tak, bo po prostu jest wygodniej, nie, niż tylko siedzieć, no bo w samolocie już siedzieliśmy 6 godzin. Ogólnie taki salonik, żeby tutaj mieć 120 zł kosztuje, jak się ma jakąś tam kartę. A tak normalna cena to 160, więc uważam, że też wcale nie jest aż tak drogo. Aż tak drogo, no. I do tego macie tam napoje, wiecie, all excuse me, jak to mówią. Sam lot był bardzo przyjemny. Bardzo fajny lot był. Jedzonko szybko było. Szybko nam minął ten czas. Tak, ja najlepsze jak jadłem w samolocie i to jeszcze darmowe. No w cenie biletu, ja ale... nawet swojego nie próbowałam, bo nie było to sensu, wiecie, ale tiramisu było super. Ale jakbyś spróbował te moje, to o Jezu, to jest no, takie jak ty robisz prawie, nie, ja już wiesz? Się, wiesz, naprawdę. Już się tak trochę obrzydziłam tym takim zielonym, nie wiem co to było. Też nie mam pojęcia, wołowina w sosie jakby miętowym. Miętowym. Nie, to nie mój klimat, nie? Co kochani, my Janusz i Grażyna kanapkami podróżujemy, wiecie? Sałata, papryczka, pomidorek, rzodkiewka, ser żółty. Przepyszne, ja uwielbiam takie. A wy podróżujecie z kanapkami czy bez? Dajcie znać. Wielki posąg kaos. Wygląda jakby był wykonany z drewna. Nie będę dotykał, ale
to ma 10 metrów i jest no ogromne w porównaniu do tej małej. Jezu, aż ciężko to objąć, wiesz? Na górze jest kawiarnia. Tutaj sprzedają ciastka. Jest bardzo interesujące, ale nie ma na tym ciastku printu Fendi. Byłam zawiedziona. Tutaj jest Fendi Cafe na górze, ale jest zamknięte wejście. Nie wiem tak, dlaczego. Tak, ale tu na dole możesz sobie usiąść, sprzedają ciastka, nie ma printu. Nie chcę takiego ciastka jeść. Bardzo oszukańcze. Dużo sklepów. Wszystkie puste, też taka godzina. Ludzie sprzątają. Idziemy zobaczyć, co jest, kochanie. Za 65 zł, za 55. Tak, no to nie mają te Fendi jakieś tam troszkę naklejki. Dwie swoje restauracje na tym lotnisku posiada również Gordon Ramsay. Jest to pizza, a tuż obok jest burger. Ciekawe, jak to smakuje. To lotnisko jest tak designerskie, tak fajnie zaprojektowane. Zobaczcie, kraj arabski, gdzie nigdy śniegu nie ma. Tutaj kolejne iglo Louis Vuitton, tam sklep Hermon Dior, a my zbliżamy się do naszego gate'u. Właśnie jedziemy metrem na lotnisku w sumie. Jeszcze z niego nie wyszliśmy, po prostu jest tak dużo. Co, dojechaliśmy, kochani, do naszego apartamentu. W wielkiej metropolii. O, nareszcie jest ciepło, nareszcie jest fajnie, tam na tym lotnisku żeśmy zmarzli, ja w ogóle nic nie spałam, czyli 24 już jestem w ogóle, wiecie, obudzona. A jak chodziła w slow motion, ja myślałem, że ją trzepnę normalnie. Slow motion, bo już tak ja się ciągnęło, już miałam dosyć. Z trzy razy cięższym plecakiem, no. Jeszcze z walizką naszą, a ona idzie jak jakiś taki żółwik. Ale apartament mamy fajny, jesteśmy zadowoleni. Więc idziemy trochę popływać i może do jakiegoś jacuzzi wejdziemy. Nogi, nie? Nogi mnie bolą jakoś po tym locie. Taki... No. Więc idziemy do jacuzzi, wymoczymy się, zameldujemy się jutro, bo jutro jest oczywiście dzień walentynkowy, miłosny, więc zobaczymy, co będziemy robić. Ale dzisiaj idziemy do basenu, a później... Dobra, pokażemy wam nasze tymczasowe biuro i sypialnie. Jest to trochę inaczej zrobione niż u nas w Europie. Tutaj nie ma pokoi, tylko... Jest tak jakby taki wielki kwadrat połączony ten, takimi szybami. Znaczy, mi się wydaje, że to jest bardzo fajne z tymi szybami, bo jak jest na przykład jedno okno w mieszkaniu, a tutaj jest w tym przypadku tylko jedno okno na balkon, to macie i tak jakby światło aż do samych drzwi przez to, że są te szyby. Je można oczywiście zamknąć, bo one są przesuwane, ale z drugiej strony po co? Jak i tak są przeźroczyste, co nie? No, no. Ale wiecie, no... Można by było tu, załóżmy, dać zasłonę, jakby ktoś miał spać tutaj na jakiejś sofie w razie czego. Można by było tą zasłonę zasłonić, żeby wam nikt nie zaglądał do sypialni. Ale wydaje mi się, że jeżeli chodzi o apartamenty z jednym oknem, jest to wyjście zajebiste. No mega fajne. Zobaczcie, my już jesteśmy gotowi. Ja zakładam moją torebkę, która jest dla mnie o wiele za mała, więc chyba muszę sobie sprawić jakieś większe, bo mam dzisiaj taki duży portfel. Nie wiem, o co chodzi w ogóle, nie? Bo wziąłam sobie inny. Są walentynki, kochani, więc... Dla wszystkich zakochanych i w nas zakochanych, oczywiście wszystkiego najlepszego. Ściskamy was mocno. Pokaż się, Dawid, no co ty? Wszystkiego dobrego. No, wszystkiego dobrego. Miłości. My was kochamy naprawdę najmocniej na świecie, więc dla was przytulaski tutaj w Bangkoku. Przesyłamy, tak. Tak, że ty takie gorące, jak i to słońce dzisiaj od rana, kochani. Jezu, jeszcze... No. Zaspani tacy jesteśmy. Tak, bo jest tam 10 godzin. Słuchajcie, mam taką twarz spuchniętą przez tą wodę i te loty, że hit. Dlatego żeśmy się zatrzymali tutaj na chwilę w Bangkoku, żeby sobie odpocząć, odprężyć się. Mamy inny basen, ale co tam, jest fajnie, więc spadamy teraz na fajną atrakcję. Ale zabierzemy was. Chodźcie. Wyjdzie, wiecie, bo my takimi uliczkami idziemy, już tutaj znamy tą dzielnicę, bo oni tutaj jest fascynujące, że oni od rana jedzą już ciepłe jedzenie, kochanie, zupki, bo skuterek jedzie rzeczy. Z nami. Wszystko już jest przygotowane tutaj, od samego rana, godziny 9. O, truskawki już sprzedają i mandarynki. Słuchajcie, jesteśmy tutaj w jakimś sklepie, przyszliśmy się trochę opłodzić i to jest jakiś sklep z podróbkami i sprzedają normalnie polską markę, Misbehave. Popularna wśród Azjatów, w Chinach otworzyli swój ogromny oddział. No pani pozwoliła nam nagrać. Wyszliśmy, wydawało się takie małe, a my chcieliśmy szukamy... w sumie tylko, wiecie, taką jakby torebkę troszkę większą od tej, nie, bo nam się to wszystko nie mieści. Ale same w ręku, nie chcą w ręku, a takie by były fajne. Ale patrz jak daleko, można iść.
Kochanie, jak w ogóle się czujesz tutaj, bo to znaczy, też... Wiecie co, jak wysiadłem z samolotu wczoraj, to myślałam, wow, super, byliśmy tak wymarznięci, bo nie wyspani, nie? Bardzo była dziwna reakcja takich naszego ciała na to, jaka jest zmiana temperatury. Nie wiedzieliśmy, czy jest gorąco, czy jest normalnie, czy jak, co nie? To było... dziwnie, ale powoli już wiecie, dochodzimy do siebie, nie? Tak, wyszliśmy tutaj, teraz Baiyoki Tower, jesteśmy obok, na dole jest jakiś... taki market. Kurde, podoba nam się tu bardzo. Bale Ciga? Tak. A, Ciga to po niemiecku koza. Czyli nie. Ciela podróbki mają mega, nie? Zajebiste. W dzielnicy, w której jesteśmy, jest takie największe skoncentrowanie. Jest taka dzielnica wręcz ubraniowa w Bangkoku. Nazywa się Thanom Phayathai. To jest tuż przy drugim, właściwie najwyższym budynkiem Bangkoku, Baiyoki Tower, który jest gdzieś tam za mną. No i tutaj wokół tego budynku wszędzie są galerie i sklepy właśnie z ubraniami. Coś moja kochana wynalazła. Wcześniej tutaj patrzyliśmy właśnie u tego pana. Takie fajne spodnie gdzieś były. Tak, dlatego chciałam zobaczyć, czy one jeszcze są, bo mi siedzą w głowie cały czas. Ponoć możecie kupić wszystko i nic. Dosłownie jest tutaj każdy przedział cenowy i każdy znalazłby coś dla siebie. Począwszy od skarpetek, majtek, kończąc na jakichś różnych podróbkach. To było to, no. A to nie były krótkie spodenki? Albo spódniczka, nie pamiętam, ale to było coś w tym wzorze, tylko wydawało mi się, że tam to było ładniejsze jakieś. Jesteśmy w galerii Platinum. Tak, to jest nasza ulubiona galeria, znaczy odkąd Dawid sobie kupił tu koszulkę. Ceny są naprawdę bardzo niskie, ponieważ sami widzicie, jest tu tyle konkurencji, że każdy się bije o każdego. Zdecydowałam się, jednak jest gorąco, mamy 35 stopni. Tak duszno nie jest, bo jest wiaterek, no ale jednak przylecieliśmy z takiej zimnej Polski, no to wiecie, trzeba się znowu zaaklimatyzować. Pijemy taką, no nie wiem, limonkę jakąś, a Dawid sobie wziął jakąś taką kolę. To jest tylko w Tajlandii, Key Wave się nazywa. A jest bardzo dobra. Smakuje jak taki izotoniczny napój. No, taki coś z jabłuszkiem. I oczywiście ma zero cukru, więc... No, więc zachwycamy się. Czekaliśmy godzinę czasu na taksówkę. Musieliśmy zmienić, w końcu się zdecydowaliśmy iść pod nasz hotel, bo nie mamy aż tak daleko. I no i tam było szybko. Jak to było? Zamawiamy tam taksówkę, w ogóle nie mogłem zamówić w dwóch aplikacjach na początku. Później gość się zdecydował po nas przyjechać, pół godziny staliśmy tam. Anulował zamówienie. Anulował sobie zamówienie, więc... Postanowiliśmy się przejść. Lecieliśmy tutaj do Bangkoku, jak widzieliście, przez Katar. No bo chcieliśmy sprawdzić też te linie, nie? Ale co szczerze? No China, powiem, jest więcej miejsca, jest... chyba przyjemniej też się leci, nie? No jakoś tak fotele też były znacznie wygodniejsze, no, w Air China, moim zdaniem. Też, tak, tak mi się wydaje. No i na tym lotnisku myśleliśmy, że tam w Air China było bardzo zimno, ale że ja wtedy wiedzę, jak dzieliłam kocyk, nie? A tutaj oczywiście tego nie zrobiłam, bardzo żałowałam, bo na lotnisku ta klimatyzacja, po dwóch godzinach odczuwacie to jako tak coś zimnego, jakbyście rzeczywiście byli dalej w Polsce, tylko wiecie, ubrani w samą bluzę, nie? A przez to, że tam jest ten las na tym lotnisku w Katarze, to też jest wilgotność większa i pomyślcie sobie jeszcze to z klimą. Dalej nie było aż tam jakoś ciepło. Było przyjemnie znowu tutaj być. Po drugie, zabukowaliśmy ten sam hotel, znaczy apartament, ten XT, co byliśmy zeszłym razem, ponieważ chcieliśmy basen i to jacuzzi gorące. Parę dni przed wylotem, wyobraźcie sobie, Dawid dostaje wiadomość, anulowali ten apartament, nie? My już w panice, mówię, ja pierdzielę, w tym budynku w ogóle nic nie było, bo tam się bardzo szybko wysprzedaje, trzeba myśleć dużo naprzód, ale był jeden, jedyny apartament wolny w tym budynku obok, to jest też budynek XT, on ma też basen na górze, tylko nie wiedzieliśmy, jak ten basen wygląda, ale mówię, dobra, pokój jest ładny, więc szybko bukuj to, tam było, nie wiem, 100 ogóle... zł chyba taniej, nie ma dużej różnicy, nie? No, zwrócili, a mimo tego tam, gdzie wcześniej mieliśmy zabukowane, pokój był no ze 3 razy większy i do tego miał całe przeszklone, no, od góry naprawdę... do dołu z widokiem na miasto, więc było zajebiście, no ale jednak... Nie wiem, czy komuś wynajęli za więcej pieniędzy, na bank, nie wiem. Bo to... Nie dali nam tego pokoju, chociaż był naprawdę zajebisty i się bardzo z niego cieszyłem. Ale jedyne, czego musicie unikać naprawdę przy noclegach tutaj, to po prostu Chińczyków, bo zawsze jest z nim jakiś problem. Ale nie da rady się, nie da rady, bo tutaj oni naprawdę wykupili tyle. W tym budynku tyle, to jest no budynku cały chiński budynek i sami Chińczycy. Ale daj mi dokończyć, no ciągle nie wpierdzielasz się w słowo. Chciałam wam powiedzieć ważne informacje, słuchajcie, możecie zabukować i tu, i tu. Nie ma dużej różnicy, czy pokój jest, tak jak mówiłam, bardzo ładny, ale wyszliśmy wczoraj wieczorem na basen, ja już się tak cieszyłam na ten jacuzzi. Ten basen jest mniejszy, jest z drugiej strony. Nie ma takiego pięknego widoku, chociaż no nie no, widok też jest ładny,
ale o 22 gaszą się światła, rozumiecie? I przychodzi pan i mówi, dobra, spierdzielajcie do domu, bo koniec, nie chce mi się tutaj więcej stać, nie? W tamtym budynku tak nie było jednak, bo byliśmy też do późnej godziny tam na basenie, nikt tego nie wyłączył, więc było to dla mnie trochę taki szok. Co też było dziwne, niby to jest to samo, tak właściwie jest to ze sobą połączone. W jednym z tych budynków jest woda znacznie cieplejsza i zobowiązują inne zasady niż w tym obok. No to jacuzzi nie było aż takie gorące, basen był okropnie zimny, nawet tam żeśmy nie wchodzili, bo wsadziliśmy taką nogę i żeśmy się otrząsnęli, nie. Siedzieliśmy w tym jacuzzi, który no po półtorej godziny, powiem szczerze, już było nam tak zimno, że powiedzieliśmy nawet dobrze, że wyłączył te światła, bo idziemy do pokoju. Ale co jest fajna wiadomość, nawet jak zabukujecie tam, gdzie my teraz jesteśmy, w tym XT drugim budynku, polecamy wam budynek A, możecie i tak przejść sobie do basenu, tak jakby w tym budynku drugim. Można to zrobić, że zjedziecie po prostu winną na dół do lobby i przejdziecie sobie przez to drugie lobby, bo one są połączone tak jakby taką karta ścieżką. Karta działa, więc chyba wydaje mi się, że dzisiaj wieczorem pozwiedzamy, to na pewno pójdziemy na ten drugi basen, po prostu on jest wygodniejszy, jest tam cieplej, w ogóle tak fajniejszy. Przyjemniej, no. Teraz gdzie jedziemy? Jedziemy do takiego miejsca, gdzie ja wybrałam to miejsce, bo bardzo chciałam tam jechać. Uważam, że na walentynki jest to miejsce przecudowne. Jest to 30 km od naszego hotelu, ale wciąż jest to Bangkok. Więc Bangkok jest naprawdę dużym miastem, no i trzeba się doliczyć, że z taksówkami jest tu bardzo ciężko. Znaczy, no w końcu znaleźliśmy, nie? Trzeba w odpowiednim miejscu stanąć. Ale ile to kosztuje? 30 km taksówki, kochani, kosztuje, jak nie jedziemy autostradą, bo to autostrady są płatne, kosztuje to około 40 zł chyba. No, 45. Jakoś tak, 45 zł. Jak jedziemy autostradą, kosztuje to 50 zł. Więc no wiecie, tak jakoś zdecydowaliśmy się tą autostradą, bo droga jest daleka. Więc pan się nas zapytał, czy chcemy autostradą, czy chcemy dopłacić. Bo autostrada płatna, czy nie? Jest. A dobra, kij szarpniemy się, są walentynki. Za 50 zł pojedziemy sobie do tego pięknego miejsca, te 30 km od hotelu. Ale powiedzcie, tanio? Ja uważam, że to nie jest wysoka cena jak na 30 km tak samo. Jest normalnie, no. W Polsce też byś tyle zapłacił? Nie, w Egipcie bym zapłacił za to jakieś 10 zł. No ale nie, no ja porównuję z Polską, kochanie, o to mi tutaj chodzi. No tak, no. To chyba w Polsce za 50 zł byśmy nie zajechali 30 zł. Paliwo też tutaj nie jest wcale tańsze, to jest tak po 5 zł, coś takiego. No więc sami powiedzcie, nie wiem, bo my poruszamy się przeważnie w Polsce samochodem własnym, więc tak nie wiemy za bardzo, ile kosztuje taksówka 30 km, ale wydaje mi się, że jak jeździliśmy nawet Uberem z Angie czy coś, no to 30 km byłoby więcej niż 50 zł. No na pewno. Dobra, to jedziemy, pijemy i zaraz was tam zabierzemy razem z nami. Zobaczycie, czy ładnie, czy nie, i wy ocenicie, czy to miejsce pięknie wybrałam na walentynki dla mojego księcia, czy nie. Dotarliśmy, kochani. Jesteśmy na miejscu. We tak, bardzo pięknym miejscu w Bangkoku. Naprawdę jesteśmy pod wrażeniem. Zaraz wchodzimy do środka i wszystko wam pokażemy, ale zobaczcie, już ta droga tutaj jest tak śliczna, jak on wjechał tą taksówką. Naprawdę przepięknie. Miejsce takie bardziej fancy, tak nam się wydaje. Tak się wchodzi, ale już widać tutaj z tej strony, jaki piękny jest taki malutki wodospad. Wchodzimy do środka. Wow! Tutaj mamy ciasta. Jest dosyć mały wybór jak na takie miejsce. A tu można też jedzenie zamówić, nie? No. Nie wiem, czy wolałbyś żarcie? No w sumie burger i to wychodzi w takiej samej cenie. A. Zamówiliśmy sobie, kochani, jedno takie ciastko, bo jeszcze dzisiaj nic nie jedliśmy, bo chcieliśmy chociaż lekko coś słonego, więc zobaczymy, jak będą... Słonego? Słonego. To ciastko zamówiłaś i chcesz coś słonego, tak? No tak, najpierw zamówiłam ciastko, ale zjem najpierw coś słonego. No, to teraz rozumiemy. Dobra. Nie jest tutaj tak aż tanio, bo na przykład to ciastko kosztuje 175 batów, czyli to by wyszło jakoś tak... 20 zł. No 20 zł za takie ciasteczko, ale uważam, że i tak się opłaca tutaj przyjechać, bo jest pięknie. A dzisiaj mamy walentynki, więc zjemy na pół sobie takie ciasteczko i zaraz zobaczymy, jak wyglądają te inne rzeczy, co zamówiliśmy. Ole pychoka. Ojej, musisz spróbować, ale jest przepyszne. Nie jest aż takie słodkie, jak myślałam.
bo oni lubią tutaj cukier wszędzie dorzucać, ale to jest naprawdę cudo. No ta kaczka z lodu mnie rozwaliła, jest po prostu przecudowna. To można jeść, bo to lód. Czekolad nie prezentuje się wcale gorzej, jest piękny, z orzeszkami na wierzchu. No super. No dużo tego nie ma, kochani, ale przynajmniej wygląda naprawdę rewelacyjnie, jest gorące, fajnie, mam nadzieję, że też chrupiące. Więc spróbujemy najpierw te ziemniaczki. Onion ringsa jestem ciekawy, spróbuj, kochani, bo takie blade są. Ale wyglądają? O, są chrupiące. Mega chrupiące. Domowe są, zobacz jaka cebula. Jakie mole? Domowe! Ja zrozumiałam mole, mówię, kurde, jakie robaki tu mi zaraz wymawiasz. Nie no, smakuje super. Smacznego, kochani. No co, najedliśmy się, kochani, zapłaciliśmy za to stówę. No, 99 zł i 40 gdzieś tam groszy. No, jak na Tajlandii, no to jest drogo, bo tego nie było dużo. Ale jest to magiczne miejsce, naprawdę przepiękne. Tak, teraz no, idziemy na spacer. Tutaj się płaci za lokalizację. Pokażemy wam. To są prawdziwe walentynki, zobaczycie co one robią, no niesamowite to jest. Grzmoci jak mało kto, zobaczcie. One wyglądają naprawdę jak były sztuczne. Tak, jedna tam sobie mgła śpi. Tutaj wszędzie, nie no, przepięknie. Kochanie, mieszka twórca tego całego ogrodu. W tym miejscu to nawet, kurde, wesela chyba można robić. Zobaczcie, private party. Taki house. To nie jeden taki tutaj jest. Fajne miejsce, naprawdę. Są chyba takie domki, w których one mieszkają. Tutaj taki wielki łabędź, że on tam do tego domku nie pasuje. Ale te dzikie kaczuszki mogą sobie tam wejść. I przyjechaliśmy szybko z powrotem do apartamentu, żeby jeszcze złożyć wam ten film, żeby go wyświetlić. A ty co jesz znowu? Mochi. Co to jest? Pierwszy raz próbuję. Jak mocz, myślałam, że to jakieś jest. Co on kupuje znowu? Co to jakiś lód jest, czy co to jest? Ja nie chcę tego. Dobra. Ale co to jest, lód? Tak. Aha, nie chcę. Jezu, nie da się wygadać ten człowiek. No było cudownie, kochani, my później idziemy jeszcze na masaż, bo jesteśmy troszkę jeszcze tacy, wiecie, sprężeni po tej podróży. Ale jak pójdziemy na masaż, to nie zdążymy wam wyświetlić filmu, więc... No nie będziemy tego nagrywać, bo i tak musimy się tam rozebrać i idziemy tak na plecy, nie na nogi tylko, co nie? Więc nie można nagrywać. No później idziemy jeszcze na basenik, więc wam życzymy miłego wieczoru, kochani, trzymajcie się cieplutko, a my wam będziemy pokazywać, gdzie znowu później lecimy, bo tu w Bangkoku nie zostajemy za długo. I prześlijcie film swoje drugie połówce, żeby zobaczyli, jak tu fajnie spędzić czas. Trzymajcie się. Łapeczka, subskrypcja. No. No i co? A jutro będziemy nagrywać dla was fajny filmik na piątek. No, więc oglądajcie koniecznie, trzymajcie się. Salut! Pa, pa.